Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Praca w życiu człowieka jest bardzo ważna, ale nie najważniejsza. Maria wybrała najpiękniejszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Wybrała Jezusa i Jego naukę. W życiu potrzebujemy równowagi pomiędzy aktywnością a modlitwą, pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Harmonia życiowa to optymalizacja, która pozwala ludziom wzrastać i osiągać prawdziwe sukcesy. Jeśli rozwijamy jedną sferę swojego życia, a zaniedbujemy inną, rozwijamy się niesymetrycznie, stajemy się pochyleni w jedną stronę, a to prowadzi do pewnej formy niepełnosprawności. Człowiek to nie tylko ciało, które trzeba dbać i które trzeba pielęgnować. Człowiek to także nie tylko intelekt, który trzeba rozwijać, nieustannie ucząc się i poszerzając swoją wiedzę. Człowiek to także wola, którą ćwiczy się przez ascezę. To psychika, którą formuje się zdrowymi, nietoksycznymi relacjami z innymi ludźmi. I wreszcie człowiek to także sfera duchowa, którą buduje się poprzez relacje z Bogiem na modlitwie i przestrzeganiu zasad moralnych. Robiąc rachunek sumienia, warto pytać się o to, czy rozwijam się harmonijnie, czy nie zaniedbuję jakiegoś obszaru swojej osobowości, czy dbam w równym stopniu o rozwój duchowy i intelektualny, jak o rozwój fizyczny i psychiczny. Pamiętajmy, że kiedyś przyjdzie taki dzień, w którym wszystko przeminie, wszystko oprócz jednego. Nie przeinwestujmy ani swojego ciała, ani intelektu kosztem swojego ducha, bo tylko duch jest wieczny i szkoda byłoby wchodzić do Królestwa Bożego karłowatym, niedorozwiniętym. Inwestujmy zatem w siebie w sposób harmonijny.